Serial M jak miłość. Jak tam powitali cię inni aktorzy z planu? No tutaj muszę przyznać, że bardzo fajnie. Dla mnie największym takim momentem przełomowym było to, kiedy wszedłem na plan i miałem na początku sceny z Mostowiakami. I pamiętam zawsze, jak siedziałem z mamą, jak byłem młodszy, oglądałem ten serial, bo moja mama oglądała i pamiętam tych aktorów, którzy byli wtedy i są dzisiaj. I dzisiaj mam okazję z nimi grać, więc to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Bardzo się z tego cieszę, a zostałem bardzo fajnie przyjęty. No i ta moja postać rozwija skrzydła, więc mam nadzieję, że pójdzie to też w dobrym kierunku. No właśnie. Właśnie, jaka będzie ta twoja rola? Jaka będzie? No nie chcę jeszcze za dużo zdradzać, ale mogę tylko powiedzieć, że będę osobą, która pojawi się w Grabinie. Będę pracował w policji może tak. Tutaj będą różne zawirowania miłosne, też rodzinne. No bardzo ciekawe, gram Rafała Stadnickiego i to jest, zaprzyjaźniam się dopiero z nim, bo dopiero miałem kilka dni zdjęciowych na planie. Teraz od stycznia zaczynam kolejne i poznaję scenariusz, czytam go i zaprzyjaźniam się z tą postacią i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba jego charakter, to jaki jest. No i mam nadzieję, że scenarzyści poprowadzą to tak dalej i będę mógł z przyjemnością jego grać.